Proszę bardzo, pani zamówienie jest już gotowe. Cały zestaw. Mam nadzieję, że będzie smakować. Och, na pewno będzie smakować. Widziałam, jak się starałaś podczas przygotowywania tego dania. Nieźle ci poszło. Wszystko wygląda wyśmienicie. Jesteś tu chyba nowa, prawda? Tak, pracuję tu dopiero pierwszy dzień. To taka moja praca dorywcza. No dobrze, czas posmakować sushi, które dla mnie przygotowałaś. Jest naprawdę pyszne. O Rety, w takim razie bardzo się cieszę, że jest pani zadowolona. Wspaniale. Zadowolona? To mało powiedziane. Na pewno będę wpadać tutaj częściej. Przepyszne. Dzień dobry. Chciałabym coś zamówić. Jeszcze nigdy nie jadłam sushi. Chciałabym spróbować. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że odwiedziła pani naszą restaurację. Dobrze, zaraz przygotuję dla pani coś specjalnego. Okej, potrzebny mi będzie ryż. A do tego oczywiście krewetka. Udało się. Proszę bardzo, proszę spróbować. Powinno pani smakować. No dobrze, spróbuję. Całkiem niezłe, ale takie jakieś skromne. W takim razie przygotuję dla pani coś jeszcze. Ryż i ryba. Proszę spróbować tego. To też jest przepyszne. O, to było zdecydowanie lepsze. Dziękuję ci, młoda damo. Całkiem nieźle ci idzie. Hurra! Zadowolona klientka. Unicorn, witaj! O, Bajolanko, cześć! Unicorn, postanowiłam cię odwiedzić. Zobaczyć, jak ci idzie w nowej pracy. Idzie mi całkiem nieźle, ale to nie jest moja wymarzona praca. Uch, czujesz, jak tu śmierdzi rybą? Tak, to prawda. Praca nie jest zbyt fajna. Ale ważne, że zbierasz pieniądze na swój cel. Aha, brakuje mi już tylko troszeczkę i będę mogła zaadoptować zwierzaka. Unicorn, tak sobie pomyślałam. Przecież mogłabyś zaadoptować zwierzątko ze schroniska. Wtedy nie będziesz potrzebowała na to zwierzątko pieniędzy. Bajolanko, przecież ja nie zbieram na zwierzątko. Zwierzątko wezmę ze schroniska. Zbieram na jedzenie dla niego, na zabawki, na leżak, na całą wyprawkę. A, no tak, o tym nie pomyślałam. Cieszę się, że jesteś taka odpowiedzialna. Została mi jeszcze godzina pracy i będę wolna. Może zaczekasz na mnie? Dzisiaj jest bardzo mały ruch. Jasne, nie ma sprawy. Unicorn, Unicorn, ty pracujesz? Nie wiedziałam. Na pewno przyrządzasz okropne sushi. O, Basia? A co ty tutaj robisz? Nowiny szybko się rozchodzą. Wiesz, jak to jest? Wszyscy w szkole plotkują. No i się dowiedziałam, że Unicorn tutaj sobie dorabia i przyszłam sprawdzić, jak jej idzie. Idzie jej wspaniale. Unicorn przygotowuje cudowne, bardzo smaczne sushi. Na pewno nie. Wpuść mnie tutaj, chcę coś zjeść. Jasne, proszę, siadaj. No dobra, Unicorn, to ja bym chciała zamówić całą deskę sushi, pełen zestaw. Jasne,
Już dla ciebie przygotowuję przepyszne sushi. Ja nie muszę sobie dorabiać, nie to co ty. No cóż, tylko pozazdrościć. Ja zbieram na swój cel i już wkrótce będę mogła zaadoptować zwierzaka. Iu, nie cierpię zwierząt. Są okropne, śmierdzą i zawsze są brudne. A, proszę bardzo, oto twoje zamówienie. No cóż, czas je sprawdzić, czas posmakować. Uch, tak myślałam. Jest okropne, ohydne i niedobre. Uch, kompletnie się do tego nie nadajesz. O? Jesteś pierwszą osobą, która mi to powiedziała. Bardzo się staram wykonywać moją pracę jak należy. Przykro mi, że nie udało mi się spełnić twoich oczekiwań. O, Unicorn, kompletnie się tym nie przejmuj. Wiesz przecież, jaka jest Basia. No jaka niby ja jestem? No właśnie taka. Wszystkiego się czepiasz i jesteś bardzo niemiła. A, w ogóle was nie lubię i idę stąd. Droga wolna. Unicorn, ja chętnie zjem sushi, którego Basia nie zjadła. O, czas spróbować, jakie sushi przygotowuje moja przyjaciółka. Wyśmienitości, pyszności. Oj, Bajolanko, ty to zawsze wiesz, jak poprawić mi humor. No dobrze, koniec pracy na dziś. Wreszcie mogę iść do domu. Och, już nie mogłam się doczekać. No dobra, czas ściągnąć tę czapkę i ubrać mój róg jednorożca. Czuję się w nim o wiele lepiej. Okej, no to w drogę. Unicorn, tutaj mają przepyszne pączki. Wiem, Bajolanko, chętnie ich skosztuję. O, wyglądają naprawdę przepysznie. Zobacz, przygotowuje je starsza pani. Na pewno zna najlepsze przepisy na całym świecie. Nic dziwnego, że do tych pączków i ciast jest taka duża kolejka. O, ważne, że stoimy w niej razem. To nie będzie tak nudno, co nie? No pewnie, że tak. No te pączki są najlepsze na świecie. Warto było stać w kolejce. O, w końcu nasza kolej, ale super. Ja poproszę niebieskiego pączka. A ja poproszę pączka z białym lukrem. Proszę bardzo, już pakuję. Niebieski pączek? O, to dla mnie. I pączek z białym lukrem. Ten jest dla mnie. Zapakowane na wynos. Wspaniale, bardzo pani dziękujemy. Uff, Bajolanko, to był całkiem ciężki dzień. Fajnie, że po mnie przyszłaś. No i że możemy teraz zjeść pączki. Tylko najpierw chciałabym przeliczyć pieniążki. Te zarobiłam dzisiaj. Ale mam też tutaj trochę odłożonych pieniędzy. Zebrałam je w pracach dorywczych. No dobrze, sprawdźmy, czy wystarczy mi na zabawki, akcesoria i leżak dla zwierzaka. 1, 2, 3, 4. I jeszcze tutaj 10. No i tu całkiem sporo. To chyba wystarczy, Bajolanko. Tak, to na pewno wystarczy. Ach, Unicorn, to wspaniale. Możemy pójść na zakupy, jeśli chcesz. O, dziś już jest dość późno. Spójrz, właśnie słońce zaszło. W takim razie pójdziemy jutro. Aha, schowam pieniążki do szuflady. Długo zbierałam, ale uzbierałam. Jutro pójdziemy na zakupy. Już nie mogę się doczekać. Ja tak samo, Unicorn. Cieszę się, że jesteś taka zadowolona. Dzieciaki, subskrybujcie kanał Bajolanki. Już w kolejnym odcinku wybierzemy się na zakupy. Kupimy najróżniejsze potrzebne rzeczy do adopcji zwierzątka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Bajolanki.